zadziwi. Zadziwi. W tym lustrze ogromnieje nie. Tak, jest małe. Malutkie. Malutkie, malutkie, malutkie. Tycie. Przecież wiem, że w każdym z was siedzi taki entliczek, pętliczek, zazdrośniczek. Zawistniczek, złośniczek. Agresorek, co wtorek. Nienawistniczek. Jeden drugiego pobił. Drugi trzeciemu świt pozrobił. Trzeci czwartemu posunął. Czwarty na piątego splunął. Piąty szóstemu dopiekał. Szósty przed siódmym uciekał. Zła i zobaczyć, jak ludzie zaczną sobie robić na złość. To da się jeszcze bardziej? Da się, da się. To lećmy! Lecimy z naszym lustrem! Nad wodami, nad lasami, nad górami, nad górami. Lecimy z naszym lustrem w samo słońce. Nasze lustro jest ciężkie i gorące. Nasze lustro tak się rozgrzało, że puknęło! Kaju! Kaju! Kaju, gdzie jesteś? Kaju! Tu jestem. Dlaczego się chowasz? Przed tobą nie można się schować. Jesteśmy połączeni na wieki. Zawsze będziemy razem? Zawsze. My to więcej niż ja i ty. My? To zawsze. Przysięgam. Przysięgam. No to teraz goń mnie, żebym ci nie uciekła na zawsze. Miasteczko, nasze miasteczko, niewielkie kolorowe, stojące nad małą rzeczką i mostem czekoladowym. Miasteczko, nasze miasteczko, popielem migdałowym, pod słodką drogą mleczną, księżycem wiecznym.
obfitości, jestem niewinny! Nawet rządy nastać powinny! Szanowna pani, tym parasolem chyba mi zaraz oko wykole! Grzeczności nie nauczyli w szkole! Jakiej grzeczności? Jakiej grzeczności? To pan mi zaraz połamie kości! Co pani myśli? A co pan myśli? Dokąd w naszym mieście weszliśmy? Pan jest niegrzeczny! A pani głupia! Ja pana zaraz! Ja panią teraz! Niech pan porządnie nosa uciera! Pan jeszcze bąble pod nosem ma! Pan już wcale, kto jestem ja! Dlaczego on w wojsku robi? Ale to co się tu dzieje? Zupełnie nie rozumiem. Zawsze to było tak spokojnie. Szanowna pani. I tak było miło. Grzeczności nie nauczyli w szkole? Jakiej grzeczności? Jakiej grzeczności? Dlaczego oni się tak kłócą? Może wstali lewą nogą? Gerda, popatrz, pada śnieg! Śnieg! Szkoda, że muszę już iść. Zostań jeszcze. Zrobiło się późno. Mama się niepokoi. Przecież wiesz, że jesteś u nas. No, prawda. W takim razie... goń mnie! Uważaj! Popatrz, ten śnieg wygląda jak płatki białych kwiatów. Śnieg to roje białych pszczół. Czy mają także królową? Naturalnie, że mają. Czasami przelatuje ulicami, zagląda w okna. Wtedy okna zamarzają, jakby się pokrywały kwiatami. Robi się coraz silniej i coraz mocniej wieje. Czy królowa śniegu może tu przyjść? Niech tylko spróbuje. Wtedy posadzę ją na gorącym piecu i się roztopi. W takim razie szukaj mnie. Nie lubię, jak mnie ktoś dotyka. Twoje ręce są wstrętnie ciepłe i jakaś woda cieknie ci z oka. To łza, Kaju. Czego chcesz ode mnie? Dlaczego płaczesz? Ty brzydko wyglądasz, mam cię dość. Uwaga, wrócam! Kaju, Kaju, chodź do nas. Uważaj. I to ma być zabawa? Rzucanie śniegiem? Nuda! Wszyscy jesteście nudni! Głupia zabawa! Głupie dzieci!
I co się tak patrzycie? No już, do domów! Idźcie do swoich głupich lisiów i lalek! Płatki śniegu to prawdziwe kwiaty. Ależ są piękne. Są o wiele ciekawsze od prawdziwych. Nie mają żadnych wad. Są doskonałe. Znam cię. Widziałem cię. Kiwałaś do mnie ręką. Jesteś królową śniegu, prawda? Wcale się ciebie nie boję. Na pewno się nie boisz. Przed nami długa droga. Chcę się stąd wyrwać, chcę zobaczyć cały świat. Daj mi rękę. Ty drżysz. Cieplej ci teraz? Kto to jest Gerda? Nie wiem. Czy zimno ci jeszcze? Chodźmy już czas. Jak się tu dostałaś? Jest tam Gerda. Szukam Kaja, mojego przyjaciela. Nie widziałaś go? Nie, ale nie smuć się. Obejrzyj moje kwiaty. Może się spytać. Róże, płomienne róże. Czy nie wiecie, gdzie jest Kaj? Czy myślicie, że umarł? Dziękuję wam. Muszę więc dalej go szukać. Poczekaj, posłuchaj ich pieśni.
Dawaj. Jak szaro i smutno zrobiło się wokoło. Teraz nie wolno mi się zatrzymywać. Na pewno ktoś widział mojego Kaja. Dzień dobry. A co ty tu robisz, dziewczynko? Kim jesteś? Jestem Krukiem, nie widzisz? Dokąd idziesz taka sama? Szukam Kaja, mojego przyjaciela. Nie widziałeś go? Możliwe, to bardzo możliwe. Naprawdę? Jest w pałacu, ale zapomniał. Na pewno zapomniał o tobie przy księżniczce. Zapomniał o mnie? Na pewno. Ona jest mądra, bardzo mądra. Czyta mądre książki i gazety. Dużo czyta. Księżniczka chce wyjść za mąż, za kogoś takiego, kto potrafiłby odpowiedzieć na każde jej pytanie, bo strasznie się nudzi. Przyszło do niej wielu kandydatów. I mój Kaj też tam był? Trzeciego dnia przyszedł chłopiec. Mądry, dużo czytał i umiał liczyć, dobrze liczyć. Tak, to mógł być Kaj. I Kaj zdobył księżniczkę? Ha, gdybym nie był Krukiem, też bym ją zdobył. Ten chłopak był miły, spokojny. Nie starał się o rękę. Przyszedłby posłuchać jej mądrości i spodobał się jej. To był Kaj. To na pewno był on. Zaprowadzisz mnie do pałacu? To trudne. To bardzo trudne. To właściwie niemożliwe. Musimy spróbować. Nie dziś. Zrobiło się strasznie późno. Niebezpiecznie jest iść przez las w taką ciemnicę. Nawet ja, który znam go, bałbym się teraz iść. Musimy gdzieś przenocować. Tam, zdaje się, będziemy mogli się schronić. Ciebie! Eda mnie!
Przecież mamy barana. Barana? Barana już zjedliśmy. A ten tam piewasty? Chyba nie mówiłem. Zostawcie go. To mój przyjaciel, pomaga mi. Nie bójcie się. Nie skrzywdzą was. Chyba, że im pozwolę. Na ogół są łagodni jak baranki. Potrafią nawet tańczyć. Chcecie zobaczyć? Jeżeli to nam pomoże. No, przyjaciele zbóje! Pokażcie, na co was stać! Nie będę na was zła. Sama to wtedy zrobię. No, przyjaciele zbóje, jesteście wolni. Na razie. Czy ty jesteś księżniczką? Nie, nie jestem. Nieważne. Mówcie, co was tutaj sprowadza. Szukamy mojego przyjaciela Kaja. Nikt nie wie, gdzie on się podział. Skoro nikt nie wie, to jak chcecie go odnaleźć? To trudne, to bardzo trudne. Ale czego się nie robi dla przyjaciół? Może któryś z twoich ludzi go widział? Hej, zbóje! Słyszycie? Ta mama szuka swojego przyjaciela Kaja. Czy któryś z was go widział? Nie. Ja go widziałam. Podejdź tu do mnie, Mateuszu. Gdzie go widziałeś? Siedział w saniach Królowej Śniegu. Królowej Śniegu? Dokąd jechali? Wiesz coś o tym? Do Krainy Wiecznych Śniegów. Jaki ty jesteś durny! Kto by mieszkał w takim miejscu? Królowa Śniegu! Ma tam zamek, stoi wysoko na górze. Wiesz, gdzie to jest? Oczywiście. W takim razie, Mateuszu, weźmiesz moje renifery i zaprowadzisz ich do Pałacu Królowej Śniegu. No już! Ruszajcie się! Przyprowadźcie reny! Czeka was długa i trudna podróż. Szkoda każdej minuty. Dam ci mówkę, płaszczyk i kozaczki. Chyba nie zmarzniesz. A teraz sprawdźmy, czy reny już gotowe.
sobie nie pochodzić! Naprawdę, wracajcie! Nie możemy tych tu zostawić! Może nam coś się przyda my? Nic tu po was! Czekajcie na mnie w waszym lesie! Jeśli zwyciężę, to wiecie się o tym! Będziemy czekać! Bywaj, Gregdo! Bywaj! Bywaj! I oglądać jak kwiaty. Ale one się roztopią. Już nie. Twoje ręce są zimne. Teraz możesz je trzymać tak jak ja. Zobacz, jakie piękne. To mróz. Mróz ma wielką moc. Zatrzymał w tobie życie. Nawet kawałek złego lustra zamarzł w tobie. O niczym już nie pamiętasz. O niczym nie wiesz. Znasz tylko mnie, lód, śnieg i lodowe kwiaty. Są piękniejsze, doskonalsze niż prawdziwe. Masz rację, Kaju. Są takie idealne. Mądry z ciebie, chłopiec. Tylko one nie pachną. Kaj, już ci mówiłam. Żadnych zapachów i uczuć. Żadnych radości i smutków. Musisz zapomnieć o wszystkim. Zapomnieć. Zapomnieć na wieczność. Nie rozumiem. Co to znaczy wieczność? Co lubisz robić, Kaju? Lubię układanki. Będziesz zawsze je miał. To jest wieczność. A teraz zapomnij. Zapomnij. Wiesz, co znaczy radość? Nie. A piękno? Nie. Pamiętasz, co to jest miłość? Nie. Tak, wiem. Miłość to róże. Gerda. Gerda? Pamiętasz Gerdę? Tak. No cóż. Wkrótce twoje serce będzie twarde jak diament. Znikną wszystkie wspomnienia. Pamiętam, że było mi ciepło. A teraz? Teraz nie wiem. Niczego już nie pamiętam. Niczego nie czuję. To światełko mnie budzi. Mam dla ciebie układankę. Z kawałków lodu. Bądź ze śniegu, bądź z białej, najbielszej polarnej nocy. Patrz, słuchaj muzyki płatków.
jak pada śnieg, jak śnieg się zawieja, jak przez cały świat lodowe wiatry wieją. Słuchaj, wieje wiatr, lodowa wstępna. Patrz, jak idzie mróz, jak słabnie ogień w domach. Czekajcie, tam ktoś jest. To nieważne, to daleko. Muszę zobaczyć. Po co? Kto dzisiaj wyjdzie, już nie wróci. Dlaczego? Zaśnie. Może? Zaśnie. Cicho, spokojnie zaśnie. I będzie śnił sen bez snu. Biały. Biały sen. Kaju, wróć. Gerda? Kto to jest Gerda? Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. To był ktoś... Ale nie pamiętam. Kaju, jak zimno w tej miłości. Pamiętam. Dom, miasteczko. Niech będzie u nas wesoło! Niech zabrzmi muzyka! Kto to powiedział? Nie zapomnij, Gerda. Miasteczko, żyje. Kaju, nie zapomnij. Kaju, nie zapomnij. Dlaczego te kwiaty nie dają zapachu? Jesteś niewdzięczny, Kaju! Jeszcze nie zamarzło jego serce, ale już niedługo. Będziesz żył, Kaju, w lodowym świecie. Uśnij i wiecznie śnij o lodowych łąkach, gdzie się wiatr zabłąkał, gdzie mróz leży zły. Śpi! I wiecznie śni o zamarzniętym śniegu, o morzach, gdzie brzegi pełne białej krwi. Kaju, wróć. Jak mi dobrze, jak lodowo, jak pięknie jest układać z płatków śniegu zimowe wzory. Czar zaczyna działać. Dalej sople lodu.
czary królowej śniegu są coraz silniejsze. Patrzcie na Kaja. Wszystko stracone. Jak zimno. To dlatego, że nad ziemią rozbiło się złe lustro. Dawniej bywała zła, ale potem nagle się uśmiechała. I padał miękki, leciutki śnieg. Ech, marzenia. Może nadejdzie wiosna. Może królowa śniegu uśmiechnie się i będzie odbiór. Ktoś tu idzie. To ta dziewczynka. Jaka dziewczynka? No ta, która szuka Kaja. Gerda. Może gdy uwolni Kaja, przyjdzie wiosna. Witajcie, kim jesteście? Jesteśmy poddanymi królowej śniegu. Królowej śniegu? Czy jest tu Kaj? Jest. Ale on widzi tylko biel. On czuje tylko lód. On słyszy tylko polarny wiatr. Kaj ma teraz wokół odłamek złego szkła. I ten odłamek musi wypłynąć. Gdyby Kaj się rozpłakał, to chyba by wypłynął. Gdzie tam? Przecież tutaj łzy zaraz zamarzają. Muszę mu pomóc. Za późno! To ona! Kogo ja widzę? To ty jesteś Gerda? Kaju, słyszysz mnie? Daj spokój. On cię nie pamięta. Kaju, popatrz na mnie. Gerdo, zapomnij o nim. Nigdy. Kaju, słyszysz mnie? I po co mi przeszkadzasz? Już prawie wszystko miałem ułożone. Ty jak zwykle wszystko psujesz. To ja, Gerda. Wiem i co z tego? Pamiętasz nasze miasteczko? Stare, brzydkie. A nasz dom? Ciasny, ciemny, duszny. A ogródek? Co to za ogródek? Popatrz, jakie tu mam kwiaty. Każdy biały, czysty, inny. Kaj, ty jesteś zimny jak lód. No to co? A ty jesteś wstrętnie ciepła. Od ciepła rozstawia się białość śniegu, od ciepła wszystko zamienia się w błoto. Nie przeszkadzaj mi! Muszę to ułożyć jeszcze raz! Pomogę ci! Odejdź! Muszę to wreszcie skończyć! Płatek to płatka. Płatek to płatka. Kaj, co to ma znaczyć? Natychmiast przestań! Ciśle jak lód. Złote jak miód. Nie! Biało jak szron. Wiosenny kwiat. Zimowy wiatr. Kiedy na lasy pada śnieg puszysty, bierzynowy. Kiedy zwierzęta w norach swych wędrują senną drogą. Przychodzą do nas te najmilsze. Niech każdy dotknie serca swojego. Niechaj poczuje jak bije. Zawsze silniejsze dobro od złego. Nawet lud ma serce i żyje. Gerda. Kaj? Płaczę. Widzę. Czuję. Bije moje serce. Jestem. Tu jest
troje dam Kariny, Karina Krzywicka. Zespół Andy Orr, instruktor Urszula Kubińcza. Scenografia Zofia Friedrych. Wizualizacja Justyna Koniuk. Nagłośnienie Michał Wytkiewicz, Ryszard Ścigor. Oświetlenie Krzysztof Stefan. Inspicjenci Krzysztof Kujawski, Monika Mara, Elżbieta Zgieb, Kamila Ratajka, Beata Rosa-Kroczyńska. Dokumentacja fotograficzna Martyna Pawa. Dokumentacja filmowa Cezary Mielewczyk. Scenariusz Aneta Drążewska. Reżyseria Aneta Drążewska, Karina Krzywicka, Elżbieta Tarczykowska. Aby powstało widowisko, pracowało ciężko 80 uczestników kół, dzieci i młodzież, 21 dorosłych pracowników i przyjaciół MDK oraz rodzice, którzy nie tylko wspomogli nas duchowo, ale pracowali nad strojami, makijażem i komfortem małych i większych artystów. Wszystkim pięknie dziękujemy! Ogromne brawa dla artystów!